Dzień dobry Państwu, Telewizja Niezależna Lublin, Marcin Truk. Witam Państwa w wolny piątek, a skoro wolny piątek, to gościem w naszym studiu jest Pan Profesor Mirosław Piotrowski, którego witam serdecznie również. Dzień dobry, witam serdecznie Pana redaktora i wszystkich Państwa. Dzień dobry Panie Profesorze. Panie Profesorze, 1 sierpnia mieliśmy smutną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, którą obchodzimy już od wielu lat z dużą dozą atencji, z dużą dozą takiej refleksji narodowej. No, niemniej jednak nasi sąsiedzi mają troszkę inny, powiedzmy, pogląd na tą sytuację i owóż z przyjacielską wizytą wyleciały do nas w naszą przestrzeń powietrzną dwa śmigłowce białoruskie, szukając, zdaje się, tego, czego nie zgubili. I teraz padły głosy stanowcze, żądające, a już najbardziej waleczne, pierwszy rycerz Rzeczypospolitej, pan tutaj były ambasador Rzeczypospolitej Sikorski, apeluje już, żeby od razu strzelać i nie patrzeć się nawet, kto zaczy. Czy to logiczne postępowanie, czy musimy się liczyć z tym, że jesteśmy obiektem różnego rodzaju prowokacji, w tym także ze strony tej osławionej, niesławnej drużyny Wagnera? Czy coś się kroi, że tak powiem kolokwialnie? To, że jesteśmy obiektem prowokacji, o czym mówił pan redaktor, to nie ulega najmniejszej kwestii. To wszyscy, jak nas oglądają, zdają sobie z tego sprawę, bo zapowiadał to i pan Łukaszenka, i prezydent Putin, który toczy wojnę na Ukrainie i sprowadzono na Białoruś, czyli pod polską granicę Wagnerowców. No i trzeba było być na to przygotowanym, że prowokacje będą dotyczyły także naszej przestrzeni powietrznej, bo przypomnijmy sobie, że komentowaliśmy w studiu, jak spadła rakieta na Przewodów, zabiło dwóch naszych rodaków i do dzisiaj nie wiemy, czy zrobili to Ukraińcy, czy Rosjanie. Bo Ukraińcy do dziś nie przeprosili, jeśli to oni mieliby zrobić. Mhm. Przypomnijmy sobie także, że rakieta, czy rakiety poleciały na Zamość, ale już nie nasz tutaj, tylko koło Lublina, czy niedaleko Lublina w naszym rejonie, ale pod Bydgoszcz. I też tam okazało się, że była i druga rakieta, a dziś czytam, że także były być może trzy rakiety i nikt nic nie wiedział, opinia publiczna nie wiedziała, dopóki przypadkowy spacerowicz czy też rowerzystka nie natknęła się na taką rakietę. Więc jest pytanie, co robią polskie władze? I teraz jest pytanie, które stawia pan redaktor, co zrobić, gdy w naszą przestrzeń powietrzną wlatują helikoptery obcego państwa, gdzie stacjonują Wagnerowcy i czy teza bądź zachęta byłego ministra Sikorskiego jest zasadna? Odpowiedź jest taka. Byłaby ona zasadna, jeśli polskie władze ustaliły to wcześniej z NATO, gdyż my należymy do organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i to, co robi nasze wojsko, czyli czy strąca, czy nie strąca obiekty, nie dotyczy w tym wypadku tylko i wyłącznie naszego kraju, ale terytorium NATO. I ja spodziewałbym się, że władze polskie wyjaśnią nam, społeczeństwu, czy podczas rozmów z NATO najważniejszymi przywódcami NATO, a także z panem Stoltenbergiem, rozmawiano na okoliczność takiego scenariusza, bo to należało przewidzieć. Tak? No to jeśli rozmawiano, no to powinni dać odpowiedź, czy w takim wypadku w ogóle, jeśli powietrzne statki, w tym przypadku helikoptery, naruszają naszą przestrzeń powietrzną, to jest zgoda na to i aprobata, że strącamy, czy nie strącamy. Bo jak mnie pamięć nie myli, to jakieś 8 lat temu, czyli w 2015 roku, wleciał rosyjski samolot na terytorium Turcji i został strącony. Tam, jeśli pamięć mnie nie zwodzi, Turcy twierdzili, że wleciał 2 kilometry poza granicę, Rosjanie twierdzili, że kilometr i nie należało strzelać, bo on się zabłąkał, to i tamto, ale prezydenta Turcji i decyzję Turków o zestrzeleniu samolotu poparł prezydent Stanów Zjednoczonych. Powiedział, to jest terytorium NATO,
zestrzeliwujemy. Dlatego ważną jest odpowiedź władz polskich dla nas. Czy, panie redaktorze, szanowni państwo, jeśli wlecą samoloty znowu, bo tutaj wleciały na odległość prawdopodobnie 4 kilometrów, może 5 kilometrów, czy my strzelamy do nich, czy nie strzelamy? Czyli co robimy w takim wypadku? No ale podejrzewam, że nasze władze tego nie uzgodniły w ogóle z NATO, a przecież jesteśmy w tym sojuszu. No i trzeba sobie zadać pytanie, po co wleciały te samoloty? No, żeby drażnić stronę polską i żeby wywoływać niepokój. I znowu mamy taką oto sytuację chaotyczną, że to nie dowiedzieliśmy się od władz polskich, że te dwa helikoptery naruszyły naszą przestrzeń powietrzną i wleciały na terytorium Polski, tylko to mieszkaniec Białowieży zauważył te dwa helikoptery, widział znaki na nich, powiadomił dopiero stosowne władze, na numer 112 bodaj zadzwonił. Władze polskie twierdziły, że to nieprawda, bo radary nie wychwyciły. Potem tłumaczyły, że się pomyliły, że to jednak te helikoptery wleciały na terytorium Polski, ale radary nie mogły ich wychwycić, bo za nisko i tak dalej, i tak dalej. No z czym my mamy do czynienia? Z dyletanctwem polskich władz. Raz jeszcze należy zadać władzom polskim pytanie, czy jeśli jutro, pojutrze, za 3 dni znowu wlecą samoloty, to czy mamy uzgodniony scenariusz na zestrzelenie ich, czy nie? Bo jesteśmy członkiem organizacji, bo przecież inne kraje muszą wiedzieć wcześniej albo wyrazić zgodę na to, czy strzelamy, czy nie strzelamy. No ale tutaj są podejrzenia co do tego, czy to ma związek z grupą Wagnera. Na pewno ma taki związek z grupą Wagnera, że jest wpisany w scenariusz destabilizacji naszej granicy i naszych stosunków. No, władze jak władze, oni mogą stracić głowę, ale co na to nasza armia przede wszystkim, która jest powołana do tego i ćwiczona w końcu bądź co bądź na takie sytuacje. I jeszcze pozwolę sobie zapytać w tym momencie w kontekście właśnie tej grupy Wagnera, co jeśli udałoby się tym śmigłowcom wykonać desant? Powiedzmy sobie szczerze, to jest jeden z drugim śmigłowiec, który mogą zabrać do mniej więcej 20 pasażerów. I teraz jeżeli taka, powiedzmy, grupka, taki pluton sobie wyskoczy, to teraz co zrobić z tym, no, pasztetem, jak to się mówi? To również jest sprawa dość prosta, ale należy na samym początku dookreślić sytuację. Czyli czy władze polskie określają grupę Wagnera jako grupę terrorystyczną? Jeśli tak, a powinny ją tak określić, no to w Polsce mamy grupę antyterrorystyczną i trzeba jasno społeczeństwu polskiemu powiedzieć, zwłaszcza na tych terenach, naszych terenach niedaleko nas, że w momencie, gdyby dokonano takiego desantu, o którym mówi pan redaktor, no to my wystawiamy, jak 20 jest, to wystawiamy 120 antyterrorystów i to powinno być zakomunikowane stronie białoruskiej. Jakkolwiek ja nie spodziewałbym się, że dwa helikoptery dokonują desantu kilkunastu czy 20 Wagnerowców. Naprawdę z moich informacji wynika, że ci Wagnerowcy są na terenie państwa polskiego. Co więcej, z tych informacji wynika, że byli jeszcze przed eskalacją konfliktu zbrojnego, czyli przed napadem takim już mocnym Rosji na Ukrainę. Myślę tutaj o tym frontalnym ataku z kilku stron i to sygnalizowały służby, że oni tutaj szykowali sobie pewne miejsca nazywane kryjówkami. A no po co? No nie po to, aby dokonywać tego typu desantów, bo proszę się zastanowić, panie redaktorze, jeśli pan by chciał przeprowadzić prowokację przy pomocy grupy Wagnerowców, jak zapowiada Łukaszenka, że będzie to albo Warszawa, albo Rzeszów, mam nadzieję, że nie Lublin i cały czas o to zabiegamy i ostrzegamy, żeby nie Lublin,
No to czy pan sobie wyobraża, że dwa śmigłowce zrzucą i tam 10 czy 20? No nie, najlepiej co zrobić? Jeśli mają te kryjówki, o których mówię, i tam jest sprzęt odpowiedni, no to zapakować ich w busiki bądź przez te małe przejścia graniczne, jako zwykłych turystów na lewych papierach, a tym można bardzo łatwo wyrobić, i stopniowo będą oni tu przenikać, aby okazało się, że nie 20, a 200 czy 300 jest. No ale tutaj powinny reagować nasze służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze, i społeczeństwo powinno być pewne, że na taką okoliczność mamy antyterrorystów, którzy ich powstrzymają. I też powinny władze białoruskie wiedzieć, że na przykład jeśli jeszcze raz przylecą takie samoloty, zostaną po prostu zestrzelone. Czyli zakładamy w takim układzie, że mamy jakiegoś zielonego ludzika, prawda, w naszym kraju, tak? Zielonych ludzików raczej. Czyli jeżeli przyjąć taką tezę i takie założenie, to teraz pytanie, jak namierzyć to towarzystwo i ich zneutralizować? To dla pana redaktora, czy dla normalnych ludzi nas oglądających są to arkana dosyć skomplikowane, ale po to płacimy podatki na wywiad wojskowy i służbę kontrwywiadu wojskowego SKW, żeby oni metodami sprawdzonymi monitorowali tego typu sytuacje. Ja mogę tutaj dać wykład, jak to czyniono na przykład w okresie PRL-u, czyli jak pozyskiwano różnych tajnych współpracowników, czy też pracowników do służby w wywiadzie i na czym to polegało, no ale to może na osobny temat. Jak można przeniknąć do jakiejś grupy, jak można ją kontrolować, neutralizować, jak można mieć tam własnych ludzi. No to są już arkana, którymi posługują się, są dostępne tymże służbom, i nie idzie o to, żeby odkryć te karty, tylko idzie o profesjonalizm i zabezpieczenie losu i bytu społeczeństwa polskiego. Idzie po prostu o nasze bezpieczeństwo. To, że inni mają jakieś oddziały, to nie znaczy, że my ich nie mamy, czy nie powinniśmy mieć. Powinniśmy mieć je lepsze, lepiej wyszkolone i w większej liczbie. No, na to należy liczyć w takim układzie. Nie, no tak nie powinno tylko być, tylko jak patrzę na te ferajne, bezrefleksyjnych dyletantów, którzy nie wiedzą, co zrobić. Minister tam do spraw infrastruktury się zastanawia, czy zamknąć przejścia, czy nie zamknąć. No jeśli pan prezydent Łukaszenka grozi wojną hybrydową, drażni się z nami, że Wagnerowców wpuści na Warszawę czy Rzeszów, no to jest pytanie, czy traktujemy to poważnie. Jak tak, to zamykamy wszystkie przejścia, żeby oni nie przejechali tymi busikami, nie przeszli w ogóle. Dalej podejmujemy zdecydowane kroki. Mamy brygadę antyterrorystyczną, mamy rakiety, które będą strącać te samoloty, albo mamy myśliwce, które będą zmuszać je do lądowania. I to musi być jasno postawione, tak? Czyli to nie my mamy się lękać i domyślać, i tak jak pan redaktor zadaje pytania, no oczywiście tutaj przebija ta nuta, która drga w sercach wielu naszych obywateli, czyli troski i obawy. Ale to nie my mamy się obawiać, to oni mają się obawiać tego, co się stanie, jeśli podejmą takie działania. I tak by było najlepiej. Natomiast znowuż na wschodniej granicy, tyle że bardziej na południe, wynikł kolejny konflikt, tym razem z Ukrainą. No, niestety nasze zdania, powiedzmy, w kwestii eksportu zboża ukraińskiego są zdecydowanie odmienne od życzeń i pragnień ukraińskich. W związku z tym zmuszeni byliśmy dbać o własny rynek i nie importować zboża ukraińskiego na terytorium Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że to nie tyle sami rolnicy ukraińscy, ile korporacje, które tam są na Ukrainie i uprawiają całe no, tysiące hektarów ziemi ukraińskiej. Więc gdyby nas zaczęło zalewać takie zboże, no to niestety nasza gospodarka poszłaby w drzazgi, jak to się mówi potocznie, i mielibyśmy wtedy podwójny problem, zamiast tylko tego, że jak wspierać Ukraińców. No, spotkało się to z dziwnymi ruchami ze strony Ukraińców, jak wezwanie naszego ambasadora na tak zwany dywanik. To odpowiedzieliśmy naturalnie wezwaniem pana ambasadora Zwarycza, żeby zechciał wyjaśnić, co to się dzieje na Ukrainie. No i
przyznać trzeba, troszkę tupnęliśmy nogą już w tym momencie. A przynajmniej tak to wygląda, że pan premier gniewnie zmarszczył brew, na co rząd ukraiński zaczął odpowiadać bardziej pojednawczym tonem. Myśli pan, że to jest do, powiedzmy, rozwiązania ten problem? Czy ewentualnie widzi pan jakieś inne i powiedzmy kwestie tutaj, które należałoby wziąć pod uwagę i ewentualnie jakieś inne rozwiązania? Pan redaktor użył sformułowania, że premier Morawiecki gniewnie zmarszczył brew, więc utrzymują się w tej konwencji. Przypomnę, że równie gniewnie marszczył brew w kontaktach z Unią Europejską. I podpisując wszystko łącznie z znanym dokumentem Pieniądze za praworządność, że jeśli uzna Unia Europejska, że u nas są uogólnione braki praworządności, to może nam zatrzymać wszystkie pieniądze, a w kuluarach go zapewniano, że nie użyje tego instrumentu tak naprawdę. A użyto, tak? No więc on sobie tak marszczy brew na potrzeby opinii publicznej i zbliżających się wyborów. A podchodząc do sprawy profesjonalnie, no to trzeba powiedzieć, że winą za tę sytuację należy obarczać polski rząd, który, jak mówiłem tutaj wielokrotnie w tym studiu, nie ustalił jasnych reguł gry, a tak naprawdę z punktu widzenia Ukrainy to on ustalił te reguły gry. Czyli powiedział, że wszystko wolno, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Andrzej Duda, nazywany prezydentem, jechał na szczyt NATO, mówiąc, że nic nie załatwia dla Polski, tylko dla Ukrainy. I na samym początku, panie redaktorze, proszę jednak sobie przypomnieć, że rząd polski nie stawiał żadnych barier w sprowadzaniu ukraińskiego zboża na terytorium Polski. I teraz, co się stało? Stało się to, że to ludzie, tak samo jak w przypadku tych rakiet, jak w przypadku tych dwóch helikopterów, to nasi obywatele zachowali czujność i stwierdzili to, co pan redaktor wypowiedział, że to może mieć negatywny wpływ na naszą gospodarkę, że to po prostu zdruzgocze naszą gospodarkę. I teraz rząd polski pod naporem tych ludzi i pod groźbą, że może przegrać wybory, zmienił stanowisko wobec Ukrainy. No jak zmienia stanowisko, no to nie możemy się dziwić, że Ukraińcy się zdenerwowali, tak? Skoro mogli mieć wszystko, napływ niekontrolowany, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, no to teraz, no dlaczego zmienia im rząd polski reguły, tak? I zaczęły się ostre wypowiedzi, a przed wyborami prezydencki minister Przydacz bodajże, on był wiceministrem spraw zagranicznych, też nie był na żadnej placówce dyplomatycznej, nie był dyplomatą, stwierdził, że Ukraińcy są niewdzięczni, no i zaczęła się taka dyplomatyczna pyskówka. I tutaj odnotowałem taki ważny zwrot pana redaktora, zresztą trafny i adekwatny moim zdaniem, ale niestety nie dojrzałem tego zwrotu w mediach elektronicznych, które przeglądałem, bo pan redaktor powiedział, że przedstawiciel polski, ambasador, został wezwany na dywanik. Bo, rzeczy samej. Tylko, że, bo tak to należy odczytywać. Normalnie, gdy ambasador jest wzywany do MSZ-u danego kraju, mówi się, że na dywanik, aby mu wyjaśnić, że postępowanie waszych władz jest złe. Ale w tych mediach sprzyjających rządowi propisowskich jest napisane, że on został zaproszony. Że on został zaproszony. Choć wszyscy wiemy, że w takich wypadkach używa się tego zwrotu, który tutaj pan redaktor zastosował, bo nadal panuje poprawność polityczna. Nadal panuje poprawność polityczna, którą rząd, bo z jednej strony jest niby stanowczy, a z drugiej i tak wszystko puści, bo też ta zmiana narracji wobec władz ukraińskich wynika z tego, że społeczeństwo dostrzega problemy, no i przed wyborami rząd pisowski chce mrugnąć do opinii publicznej, mówiąc, my też z nimi walczymy, tak, my jesteśmy z wami. Morawiecki twierdzi, że na pierwszym planie są interesy obywatela polskiego. Jak jeszcze niedawno mówił
rzecznik MSZ-u, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego i Morawiecki wpuszczał wszystko, więc stosuje taką samą politykę jak w przypadku Unii Europejskiej, no i niestety jest to polityka bardzo niedobra dla naszego kraju, dlatego od dawna ostrzegam, dokładnie od 2018 roku, od grudnia, przed tą ekipą, przed Morawieckim, że jest ferajną bezrefleksyjnych dyletantów. Moim zdaniem Morawiecki gra po drugiej stronie, nie reprezentuje naszego interesu narodowego i to należy jak najszybciej zmienić. No bo można zrozumieć, panie profesorze, że Ukraińcy są w tej chwili, powiedzmy sobie szczerze, w dużej potrzebie, tak? Mają Rosjan na karku, walczą z nimi, walczą po prostu, krótko mówiąc, broniąc własnego kraju. Mają pewne określone potrzeby, ale z drugiej strony to nie jest tak, że wpadają, powiedzmy, do czyjegoś kraju i jak w Mediamarkcie, to żadna reklama, wybierają sobie z tej półki to, z tej półki to, z tej półki to i macie nam dostarczyć zapakowane kurierem. No, przepraszamy, no, możemy wesprzeć, ale oddać koszuli ostatniej to raczej nie oddamy. A dlaczego nie, panie redaktorze? Bo wszystko byłoby poukładane w ten sposób, jak pan redaktor kreśli, gdyby na samym początku były ustalone zasady i polski rząd edukował stronę ukraińską, bo oni mają inną mentalność niż my i ludzie na zachodzie Europy. Czyli gdyby powiedzieli, tak jak przed chwilą pan redaktor, my wam pomagamy, dzięki nam to wszystko, my płacimy miliardy, dajemy wam to wybrać, ale, tak? Oczekujemy tego, że na przykład spłacicie po wojnie, jak już 5 lat po wojnie, oczekujemy tego, tamtego. Tak jak w przypadku małego dziecka. Jeśli się niczego nie wymaga, jest ono rozpasane i nagle po 2-3 latach, kiedy już jest całkowicie nieznośne, rodzice mówią, trzeba wprowadzić jakieś zasady. Jeśli na początku rząd polski tak się zachowywał, że my wam damy wszystko, przecież pan redaktor Stanisław Michalkiewicz przypomina stosowny dokument z 2016 roku, gdzie strona polska de facto zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia wszystkiego. Czyli tego, co pan mówi na półce, tak? Czyli jak chcecie, to właśnie dokładnie powtórzę. To chcemy. A jak powiemy, że tego nam nie oddamy, czy tej koszuli, czy sweterka, to mówię, jak to? No przecież mówiliście, że wszystko, tak? Więc to jest wina strony polskiej, że, mówiąc kolokwialnie, rozpuściła stronę ukraińską, że powiedziała jej wprost, wy nie bronicie siebie, choć naprawdę bronią się, wy bronicie naszej niepodległości, całej Europy. Wobec tego my wam oddamy wszystko i jeszcze i tak będzie to mało. No więc jeśli tak prowadzi się politykę zagraniczną, której nie ma, czy tak obronną, no to co o takich władzach powiedzieć? No po prostu ich trzeba jak najszybciej pozbawić tych instrumentów i zabawek, bo powtórzę, w polityce nie ma przyjaźni. W polityce są interesy. I to pokazuje strona ukraińska, która no ponosi ogromne straty. W internecie pojawiły się rachunki, które zapłacił rząd za, jak pamiętam, 10 tysięcy worków na zwłoki czarne. I jest pytanie też do polskich władz, czyje zwłoki to chodzi? Czy żołnierzy ukraińskich, czy oni już się szykują, że wojna będzie na naszym terytorium? Kończąc, chcę powiedzieć, to jest najważniejsze pytanie i jednocześnie apel do jeszcze rządzących, żeby informowali nas rzetelnie o tym, kto wlatuje, co wlatuje, czy są przygotowani, czy mają antyterrorystów, czy zabezpieczyli nasze interesy i tak dalej, a tutaj po prostu nic. My też nic, w takim razie. Na razie, do wyborów. Panie profesorze, w takim razie przejdźmy do innego tematu, bo wspomniałem na początku programu o rocznicy wybuchu powstania. I obóż mamy jeszcze ostatnich powstańców, którzy wzięli udział w tej uroczystości. Mamy obóż też i przedstawicieli naszych władz, ale i mamy takie przypadki, które się no już chyba utożsamiły same z powstańcami, jak pan Kowalski, który nagle przeistoczył się w akowca z opaską biało-czerwoną, z kotewką na fladze naniesionej. No, czy to przypadkiem trochę nie przesada?
No cóż, ten polityk stał się znany z tego, że jest znany i głośny i krzykliwy. Jest on z Solidarnej Polski i jak donoszą niezależni dziennikarze, ma problem, aby znaleźć się na listach do Sejmu w przyszłej kadencji, bo prezes go nie chce, no więc musi robić jak najwięcej szumu, tak? No więc dla rolników jest rolnikiem, pewnie dla hutników hutnikiem, a teraz chciał być dla powstańców powstańcem, choć metryka na to nie wskazuje i jak czytamy, kręgi powstańcze, czyli osoby, które jeszcze żyją, apelowały, aby nie używać tak tego symbolu, czyli Polski Walczącej i kotwicy. No ale są niektóre osoby, które, przywołam słowa doktora Zbigniewa Hałata, który o takich to oto wspominał i mówił tak, no wiesz, jeśli przychodzi facet i mówi, że jest kurą, to mamy dylemat, czy podsypać mu ziarna, czy nie podsypać, tak? No więc tutaj mamy jakieś analogiczne przypadki osób, które chcą się lansować na tym wydarzeniu, wiedząc, że z jednej strony wspominamy ogromne bohaterstwo narodu polskiego, a z drugiej, tak jak pan redaktor na samym początku powiedział, ogromną tragedię, no bo zginęło tam wiele dziesiątków tysięcy naszych rodaków. Do dzisiaj podawane są różne liczby, od 150 tysięcy do 200 tysięcy. Jak ja byłem jeszcze studentem historii, no to wówczas obowiązywała liczba około 180 tysięcy poległych. Około 180 tysięcy poległych. No to... Jedna piąta miasta zniknęła. Tak, bo to... Ale też proszę zwrócić uwagę, że powstanie trwało 63 dni. I jeśli by podzielić te 63 dni na godziny, a te godziny na minuty, to wyjdzie nam ponad 90 tysięcy tychże minut. No to biorąc pod uwagę tę liczbę, o której mówię, to co minutę ginęły dwie osoby. Tak? Przynajmniej. Czyli przynajmniej tak jak sobie tutaj rozmawiamy, na przykład 30 minut, to zginęły było 60 osób. I tak dzień i noc całą dobę. Więc była to ogromna tragedia. No wielu powstańców przecież identyfikowano wiele lat po wojnie, a wielu nie udało się zidentyfikować. Stąd ta liczba jest, jak mówię, ruchoma. Więc jest to ogromna tragedia. I oczywiście doceniamy bohaterstwo tych ludzi i nawet małych dzieci, tak? Mała dziewczynka z AK. Jest wiele piosenek na ten temat. No i jeśli ktoś chce po prostu robić sobie PR i ogrzewać się przy tym i no tak jak wspomniałem o tej kurce, no to cóż zrobić? No cóż zrobić? Też odium spada na pana Roberta Bąkiewicza, do którego, czy też od którego się odżegnują środowiska tutaj, zwłaszcza te muzealne, gdzie jest traktowany wręcz jak trendowaty bez mała. Nie wiadomo dlaczego, skoro on jest organizatorem przecież tych uroczystości i tych wspaniałego tego zebrania ludzi w godzinę W. Niezrozumiałe jest, przyznam szczerze, dla mnie takie traktowanie tego człowieka. Tutaj muszę powiedzieć, że względem pana prezesa Roberta Bąkiewicza moje oceny są subiektywne i znając całą gamę zarzutów pod jego adresem, no nie mogę jednak mówić obiektywnie, gdyż pan Robert Bąkiewicz pomagał mi w kampanii wyborczej prezydenckiej i głosował na mnie w wyborach prezydenckich. Pozdrawiamy pana Roberta. Tak, pozdrawiamy pana Roberta i podkreślę, że w związku z tym mój osąd nie będzie tutaj obiektywny. Ale proszę spróbować wyjaśnić tę sytuację, jeśli tak go oczywiście pan uprzejmy. Jest to instytucja państwowa, tak? No, odżegnuje się w tej chwili, moim zdaniem, ze względów politycznych, ale też zarzuca się panu Robertowi, że zagłuszył członka powstania, czyli chyba miało miejsce rok temu, no już nie wiem, nie znam szczegółów, ale są jakieś pretensje do niego, no ale każdy ma, mówię, jakieś predyspozycje. Jeden jest dziennikarzem, inny jest naukowcem, a ktoś jeszcze inny jest społecznikiem, tak jak mówiłem to panu Robertowi. No i czasem nerwy puszczają, także na ulicy, czy też no jeśli mamy do czynienia z wiecem, no to trzeba troszeczkę pokrzyczeć. To jest rzecz oczywista, nie jest to sala konferencyjna
gdzie roztrząsa się dylematy naukowe. Ale jak powiedziałem, moja ocena tutaj jest naprawdę subiektywna z tych względów, że współpracowaliśmy i pan Robert Bąkiewicz głosował na mnie w wyborach prezydenckich. Więc życzymy panu Robertowi Bąkiewiczowi dalszego, udanego organizowania dalszych uroczystości tego typu, bo one są nam niezmiernie potrzebne, żeby podtrzymać pamięć i ducha narodowego. Gdyż zdarzają się też i osoby, które powiedzmy patrząc tak z perspektywy lat szkiełkiem i okiem twierdzą, że powstanie no, z punktu militarnego porażka, z punktu widzenia powiedzmy śmierci iluś tam dziesiątek tysięcy osób porażka, z punktu widzenia zburzenia miasta porażka, etc., etc. I jak w tym momencie zachować się w obliczu takich, powiedzmy, analiz, wiedząc, że też powstanie i przyniosło pewne określone polityczne jednak korzyści. Ponieważ, owszem, zapłaciliśmy potworną cenę. Panie profesorze, te 200 tysięcy ofiar do nas do dzisiaj wołają przecież spod bruku warszawskiego, gdzie zostały pochowane podczas powstania. Wołają do nas ruiny, wołają do nas gruzy, wołają do nas nieodbudowane jeszcze budynki. I jak można tak beznamiętnie, można powiedzieć, nie widzieć tego, że ten zryw, wbrew wszystkiemu, zdrowemu rozsądkowi nawet można powiedzieć, tak, bo byliśmy strasznie niedozbrojeni, strasznie byliśmy, powiedzmy sobie szczerze, nieprzygotowani do tego powstania, ale jednak ten zryw dał nam poczucie naszej tożsamości. Przynajmniej ja pozwolę sobie na takie stwierdzenie. Poczucie naszej, powiedzmy, woli walki. I dał nam coś jeszcze. W moim przekonaniu Stalin, jak zobaczył, jak jesteśmy zajadłym narodem, to zdecydował jednak mimo wszystko nie wcielać nas do dobrobytu ZSRR. Wydaje mi się, że to też jest jakaś korzyść. Panie redaktorze, jak przyglądałem się wyczynom tutaj tych dwóch działaczy, o których mówimy, no to sobie pomyślałem, że nie ma lepszej okazji na skłócenie Polaków niż wrzucenie teraz do debaty pytania, czy powstanie warszawskie miało sens, czy miało znaczenie. To zawsze się pojawia. I oczywiście będą dwa obozy. Mhm. Jeden patriotyczny taki, który mówi właśnie o tym wzmocnieniu poczucia tożsamości narodowej, woli walki, a także powstrzymywaniu pewnych apetytów agresorów, żeby nas wcielać i to bez wątpienia tak było. Z drugiej jednak strony mamy na szali te ofiary. Ja zawsze polecam przy okazji działań zbrojnych, także powstania warszawskiego, tezy, które głosił Karl Clausewitz, wybitny teoretyk wojenny, który twierdził, że te działania zbrojne, także powstanie warszawskie, trzeba rozpatrywać na trzech poziomach, czyli działania racjonalne podejmuje rząd, fantazję twórczą zostawia się dowódcom, a emocje, czyli też nienawiść ludowi. I nie możemy poprzestać tylko na tych emocjach, gdyż oczywistym było, że ludzie, którzy mieszkali w Warszawie, widzieli zbrodnie niemieckie i patrzyli, jak Niemcy spokojnie opuszczają Warszawę, a jeszcze propaganda sowiecka nagłaśniała tezy, że Armia Krajowa stoi z karabinem u nogi i nie chce jej się w ogóle walczyć, więc to było odpuszczenie, to był ten zryw, to były małe dzieci, to były piosenki, które chwytały za serce o Małgorzatce, o sanitariuszce, no i że my mamy Wisy, idziemy na Tygrysy, tak? No ale jeśli zdamy sobie sprawę, że z gołymi rękami rzucaliśmy się na czołgi, że nie było broni, bo Warszawa nie była przewidziana w planie burza, że wywożono tę broń, że nie tylko nie było dozbrojenia, ale też nie było takiego planu i nie było wiadomości pewnych, tak? Bo Warszawa miała się bronić krótko. I jeśli popatrzymy na działania racjonalne, to należałoby sobie zadać pytanie, czy jeśli wywołujemy powstanie właśnie dla tych emocji i tych dalszych uczuć, które wyartykułował pan redaktor, czy rzucamy na szale prawie 200 tysięcy ludzi, a walczyło
No według historyków to tak od kilkunastu do 20 tysięcy to byli żołnierze, a reszta to ludność cywilna, czyli masakra, kompletna masakra tych ludzi. Mówiłem, że co minutę ginęły dwie osoby. I jeśli popatrzymy z punktu widzenia takiego racjonalnego, no to jednak jest to ogromna tragedia. I nawet Stefan Kisielewski, znany publicysta, do końca życia kwestionował zasadność wybuchu powstania warszawskiego, ale też zwracał uwagę na aspekty materialne, na które się nie zwraca uwagi. Otóż przez całą okupację do Warszawy, jak twierdził profesor Tomasz Strzembosz, który zajmował się profesjonalnie akurat tym wydarzeniem historycznym, zwożono z całej Polski dzieła sztuki, bardzo cenne przedmioty, na przechowanie. No więc Warszawa została zburzona całkowicie, również straty materialne, etc., etc. Więc należy sobie oczywiście, doceniając ten zryw, ten patriotyzm, bo nie ma większej miłości do ojczyzny, czyli patriotyzmu, niż oddanie życia za ojczyznę. A ci ludzie to zrobili, tak? Ci ludzie to zrobili. I oddali, i należy im się cześć i chwała. Ale patrząc w perspektywie, na przykład dzisiaj, czy chcielibyśmy, żeby w jednym mieście zginęło blisko 200 tysięcy ludzi i nie było żadnego efektu, tylko taki, o których pan redaktor mówi, że to wzmocni naszą tożsamość narodową na przyszłość. Wzmocni. Należy im dziękować. Tych powstańców już nie ma wielu. Widziałem w telewizorze, że wymieniano na przykład jedną panią, która brała udział w powstaniu, ona ma 100 lat. To miała wtedy ile? 21, 20 lat. Nie ma już tych ludzi. Jeśli mają 90 lat, no to wtedy mieli 10 lat, 9, 10, 11 lat. No to powiedzmy sobie, to pokolenie już odchodzi poza tymi nielicznymi, które jeszcze pamięta i żyje. I powtórzę raz jeszcze, należy im się cześć, chwała za bohaterstwo, za patriotyzm. Ale jeśli przeniesiemy to na poziom działań racjonalnych, no to jak wspomniany Stefan Kisielewski mówił, że dowódcą powstania później mówił, a gdzie mój fortepian, który zginął, a został też trafiony i ranny. Notabene on to obracał w żart, bo on był trafiony w pośladek i sobie żartował, w jakiej to sytuacji frontowej można być trafionym w pośladek. Ale większość ludzi no, albo zginęła, albo była poważnie okaleczona bądź ranna. No cóż, tak jak mówiłem, my dzisiaj będąc tak zwanym mędrcem, szkielkiem i okiem, no nie jesteśmy w stanie nawet postawić siebie w danej sytuacji, w jakiej tkwili nasi ojcowie, dziadowie, którzy musieli podejmować te decyzje mając bardzo skromną wiedzę na temat, co się działo wokół. Bo przecież nasi dowódcy nie wiedzieli, że zostaliśmy sprzedani. Nasi dowódcy nie wiedzieli, że Stalin podciągnie wojska pod Wisłę i stanie. Nasi dowódcy też nie wiedzieli być może o tym, co się działo w Wilnie czy w innych miastach, gdzie żołnierze AK zostali po prostu aresztowani i wywiezieni na Syberię najczęściej. Ale z drugiej strony też mieliśmy i Niemców, którzy już od 40 roku przecież planowali zrównanie Warszawy z ziemią. Słynny plan Pabsta, o którym się nie wspomina, przewidywał po prostu wyburzenie całej Warszawy i zostawienie tylko małego kawałka miasta plus trochę torów kolejowych. I Niemcy tutaj dokonali właściwie tego działania już po powstaniu, tak na dobrą sprawę, z czystej małpiej złośliwości, tak na dobrą sprawę, bo przecież nie musieli tego robić. Ale ta ich zwierzęca zajadłość, która towarzyszyła i ukrócaniu powstania, że tak można powiedzieć, w postaci na przykład tej hordy Dillewangera czy Rony rosyjskiej, która łapka w łapkę z niemiaszkami mordowała przecież właśnie na Woli, mordowała w całym mieście, no to stawia nas właściwie między tak zwanym młotem a kowadłem, czyli właściwie żadne wyjście nie jest dobre. Panie redaktorze, to jest temat rzeka. Dla tych osób, które uważają, że powstanie
powinno wybuchnąć, dobrze, że wybuchło i przedstawia argumenty pana redaktora. Ja mogę dołożyć jeszcze inne, że wielu żyjących w tamtym czasie, a także historyków, których przywoływam, jak chociażby profesor Tomasz Strzembosz, mówiło, że gdyby nie podjęto tego rozkazu, nie dano i nie wybuchło powstanie, to ono mogło wybuchnąć na dziko, samowolnie, i w związku z tym byłyby jeszcze większe ofiary. Z racji tych, których mówiłem, że no, byli młodzi chłopcy przecież, którzy widzieli, jak mordowano ich dziewczyny, żony, matki, i nie mogli stać spokojnie, jak wyjeżdżali sobie spokojnie Niemcy. Więc to jest temat rzeka. To jest akurat kamyczek do ogródka tych, którzy mówią, że dobrze, że wybuchło. Ja zwracam uwagę na te konsekwencje, a jednocześnie no, trzeba patrzeć politycznie pod tym kątem, no bo przypomnijmy, że 21 lipca, oficjalnie 22 lipca 1944 roku, powstaje PKWN, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Komitet, który tak naprawdę ma prerogatywy rządowe. Za chwilę kształci się w tymczasowy rząd. I wchodzą tu komuniści. I na koniec zacytuję, mówię raz jeszcze, profesora Tomasza Strzembosza, który zajmował się tym zagadnieniem. I on powiedział, że to pokolenie, które walczyło tam i też podejmowało te decyzje, chociaż mniej, bo mniej zginęło tych, co podejmowali decyzje. On mówił tak, że to pokolenie odeszło mocno trzasnąwszy drzwiami. I to powstanie warszawskie było takim trzaśnięciem, które rezonuje do dzisiaj, no i wywołuje różne komentarze, ale także takie, o których mówił pan redaktor, o wzmacnianiu naszej tożsamości narodowej, poczucia dumy i tego, że my możemy stawić czoła najeźdźcy, nie licząc się nawet z ofiarami. No, powiem tak, tych ofiar mogłoby być również dużo w momencie, gdybyśmy nie wzniecili powstania i Rosjanie by uderzyli, zdobywając Warszawę. Kto wie, jakby wyglądała wtedy Warszawa, czy nie byłaby na pozór Gdańska, który został zdewastowany w niesamowity sposób. Rozmawia pan redaktor z historykiem i w naszym środowisku jest zasada, że historyk nie gdyba. Nie więc... gdybać, to fakt, ale co by było, gdyby było ja rozumiem, jako dziennikarz. Ale są historycy, którzy obchodzą tę zasadę, mówiąc, że my nie gdybamy, tylko mamy wariantowe, rozważamy wariantowe sytuacje historii. Różnie można to nazwać, ale mnie na gdybanie pan redaktor nie naciągnie. Panie redaktorze, więc skupmy się w takim razie na tym, co jest tu i teraz. Pozwoliliśmy sobie na pewną dygresję odnośnie powstania warszawskiego, ale mam nadzieję, że słuszna była ta dygresja. Natomiast jeśli chodzi o kwestie współczesne, to nasze samorządy dostały uprawnienia, które pozwalają ograniczyć wjazd starszym samochodom. Do czego to doprowadzi? Do wykluczenia? Do nagłej zmiany pojazdów przez Polaków? Co daj każdemu Boże, tak? Żeby miał nowy samochód w garażu. Nie no, cel elit unijnych, ale także części światowych elit, ale przede wszystkim skupmy się na unijnych i na polskich, jest pozbawienie w tym wypadku Polaków możliwości poruszania się własnym samochodem. I zakaz wjazdu do centrów miast przez samochody z klasycznymi silnikami, czyli benzynowymi i diesla, temu ma służyć. No, mówiąc szczerze, to gdyby Orwell opisywał sprawę samochodów, to myślę, że właśnie taką sytuację by nam tutaj przedstawił. No przecież to jest kuriozum. Przypomnę, że rozmawiałem swego czasu na temat tychże samochodów z prezesem kopalni Bogdanka. No już PiS zmienił, no bo z różnych powodów pewnie był nieprawomyślny, więc go odwołał. Bo jaki jest cel? Taki oficjalny, panie redaktorze. Dlaczego te samochody nie mogą wjechać do miasta? Dlaczego nie mogą wjechać do miasta? Diesel i benzyna. Dlatego, bo zanieczyszczają środowisko. A taki na prąd to nie zanieczyszcza. Więc wracam do rozmowy z prezesem kopalni. On mi mówi tak, no ludzie cieszą się, że tu będą jeździć ekologicznymi samochodami na prąd. No ale oni te samochody ładują w nocy. Tak? Tym prądem. A skąd mają ten prąd? A mają z Kozienic.
a ja tam właśnie wysyłam ten węgiel. Więc węgiel idzie w powietrze w Kozienicach, a oni się cieszą, że tutaj jeżdżą sobie ekologicznie. No, to jest aberracja, to jest też, mówimy szczerze, idiotyzm, no ale no cóż zrobić. Temu podporządkowują się władze i podporządkowują się władze Polski. Wspominaliśmy o Mateuszu Morawieckim, on co innego mówi w Polsce, bo nagle krytykuje się tego typu rozwiązania unijne, Fit for 55 i tak dalej. Z drugiej strony on wszystko podpisuje, bo podpisał ten Krajowy Plan Odbudowy, omawialiśmy na blisko 500 stronach, tam odejście od samochodów, więc tam się godzi, a tutaj krytykuje, ale z drugiej strony władze samorządowe pisowskie zamawiają samochody ekologiczne. Czyli w przetargach mogą wziąć tylko te udział, te marki pojazdów, nawet sprawdzają po rejestracjach, które są ekologiczne. Więc no, mamy do czynienia z oszukiwaniem po prostu ludzi, bo ta władza jest tak samo nastawiona jak do aborcji, co kiedyś rozmawialiśmy i niektórzy widzowie też błędnie może odczytali niektóre nasze stwierdzenia. Ja przypomnę, że nasza formacja Ruch Prawdziwa Europa Christi jest jako jedyna za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. A jak weszliśmy w koalicję, ale myślę nie o mojej partii, tylko jeszcze dawniej w Parlamencie Europejskim, kiedy zaproszono nas, aby wzmocnić delegację polską razem z PiS-em, nie wchodząc do PiS-u, w Parlamencie Europejskim przed prezydencją niemiecką, to ja zapytałem jednego europosła PiS-u, który był ministrem w rządzie Kaczyńskiego, mówię, kolego, jaki jest wasz stosunek do aborcji? On mówi szczerze? Szczerze, to było w Strasburgu. Mówi, rano jesteśmy za, a po południu przeciw. No więc taki sam stosunek pisma do aborcji do dzisiaj i taki sam stosunek ma do ekologicznych samochodów, czyli za są w Unii Europejskiej, a przeciw w Polsce. Ale przeciw są oficjalnie, a nieoficjalnie ich samorządowcy nabywają takie pojazdy. No, Orwell się kłania. A pan minister Czarnek jest zdecydowanie przeciw sadomaso. Tak. Przeciw i już. A niby dlaczego? No właśnie tego nie wiemy. Ale co się stało? Otóż, cóż, pan minister Czarnek reaguje negatywnie na postulaty właśnie tego typu i twierdzi, tak, że wysuwa. Twierdzi, że w tym momencie jest tutaj informacja taka, że Narodowe Centrum Nauki dostało grant na temat badania nad sadomasochizmem, co minister Czarnek zdecydowanie potępia. Potępiać, nie potępiać? To ja mogę odpowiedzieć pytaniem na pytanie, bo tutaj się nam przewija, że jest przeciwny przyznaniu grantu przez Narodowe Centrum Nauki, tak? Tak, dobrze zrozumiałem? To pytanie moje brzmi, a kto wybiera dyrektora Narodowego Centrum Nauki? Komu podlega dyrektor Narodowego Centrum Nauki? No to by w takim razie zgłębić tę kwestię. A to ja bez zgłębiania od razu powiem, że ministrowi Czarnkowi on podlega. O. No więc z czym my mamy do czynienia? No z aktem samonagłośnienia, więc jeśli jest przeciwko sado, maso, czemuś tamten, to jak znałem wcześniej pana ministra Czarnka, gdy był wojewodą, to zrobi wszystko, aby się nagłośnić. Więc jeśli akurat z tego NCN-u wychodzi tego typu komunikat, to on natychmiast reaguje, bo moim zdaniem jego celem jest zaistnienie w mediach. I to przynajmniej raz, dwa, a najlepiej 3 razy dziennie. Więc tak jak mawiał wspomniany przeze mnie Stefan Kisielewski, socjalizm bohatersko walczy z problemami, które sam stwarza. Więc najpierw rząd PiS-u sam stwarza taki problem i cieszy się z tego moim zdaniem pan Czarnek, bo wyjdzie i protestuje przeciwko. Potem będzie znowu nagłaśniał dlaczego, a co to, a to, a potem się okaże, że to właśnie podległy mu urzędnik czy urzędnik dyrektor, który podlega właśnie jemu. Tak? No proszę sprawdzić sobie na stronach, komu podlega dyrektor tejże instytucji. Notabene wykorzystuje nie tylko to, bo mówiliśmy, pan redaktor pytał o
stanowisko byłego ministra Sikorskiego względem tych śmigłowców. No to tam w tym artykule, który prezentował nam realizator, natychmiast na Twitterze zajął się tym pan minister Przemysław Czarnek, który stwierdził, że zestrzelenie tych samolotów doprowadziłoby do wybuchu III wojny światowej. Pytanie, skąd on to wie? Czy on uczestniczył w naradach NATO? Nie przypuszczam. Dlaczego nie zajmuje się sprawami polskiej nauki, szkół, nauczycieli, budżetowania, że nie mają przyborów, że problemy z aprowizacją? On jest gotów na każdy temat. No i teraz jak sadomaso, no a że przy okazji to instytucja czy dyrektor jemu podlega, no to cóż, no. Ups. Będzie pewnie mówił, że to wybierano nie za jego kadencji, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. Że w ogóle nie zna człowieka. Tak, o, jest tam minister właściwy, o, dyrektor dyrektora NCN powołuje minister właściwy dla spraw nauki. To kto jest ministrem właściwym dla spraw nauki? Niech ja zgadnę. No pewnie Mariusz Błaszczak, bo się zamienili, tak? Bo jak on się wypowiada, czyli minister Czarnek na temat helikopterów i III wojny światowej, to sądzę, że się zamienił i pan Błaszczak w tej chwili zajmuje się sprawami nauki. No. Czyli wychodzi na to, że pan minister Czarnek jest bardziej waleczny. Tak. Nie, no po prostu idzie o PR. Gołym okiem widać, że tej osobie nie zależy, moim zdaniem, to jest moje zdanie, na naprawie polskiej oświaty, tylko na nagłaśnianiu własnego nazwiska. Czy to będzie jakieś sadomaso, czy tam jakiś hit, czy inny, czy nauczyciel taki czy owaki, czy wejście do szkół. No, zainteresowałby się i porozmawiał z nauczycielami. Od samego początku mówię, jak objął tetekę ministra, żeby porozmawiał z nauczycielami i dyrektorami. Co więcej, niech porozmawia z tymi, co mają legitymację PiS-u. I oni mu wyjaśnią, bo wśród nich jest prowadzony ranking na najgorszego ministra do tej pory edukacji i nauki i w tej chwili wygrywa ten ranking, więc gratulujemy mu. Tak nawiasem mówiąc, skoro pan wspomniał o tym słynnym podręczniku, słynnym hicie, to wertując go sobie, zauważyłem, że nie wiem, czemu kończy się na roku 2015. Jeszcze nie czytałem tej książki, natomiast napisał ją pan profesor Wojciech Roszkowski i wielokrotnie powtarzałem, że cenię wszystkie książki, które czytałem pana profesora Roszkowskiego i uważam, że jest wykorzystywany instrumentalnie do tego, właśnie do nagłaśniania się przez pana Czarnka. Gdyby nie było tego typu otoczki, to myślę, że ten podręcznik by cieszył się uznaniem, jeśli można byłoby go wybrać po prostu. A ponadto, jak to w przypadku tego resortu, no nie zatroszczono się o podstawę programową. Mówili mi nauczyciele, dyrektorzy szkół, no że jeśli jest podręcznik w SIP-u taki, to ma podstawę programową, czyli nauczyciel nie musi sam układać do tego tej podstawy. A tutaj, jak mnie poinformowano, tej podstawy po prostu nie było i też zostałem poinformowany tutaj, że no syn pana ministra Czarnka uczęszcza do jednego z liceów lubelskich, które to liceum nie wybrało hitu. No więc jak to jest, że... No bo konkurencyjny podręcznik kończy się na 2021. No ale poinformował mnie o tym odpowiedzialny za oświatę wiceprezydent miasta Lublin, dr Mariusz Banach, że właśnie tak to jest i to jest... Stąd wiem, że akurat, no to jak, to minister lansuje taki podręcznik, a jego syn ma się uczyć z innego, może coś się zmieniło w przeciągu kilku miesięcy, może tam wpłynął na dyrektora, bo informacje mam sprzed kilku miesięcy. Albo jak to słynne przysłowie, że szef bez butów chodzi, jak to się mówi. Proszę państwa, tymi troszeczkę krotochwilnymi akcentami kończymy dzisiejszy program. Dziękujemy uprzejmie za cierpliwość i uwagę, ale mam nadzieję, że poświęcony czas na obejrzenie naszego programu nie był czasem poświęconym na marne. Tak więc zapraszam państwa na następne wydania naszego programu. Ja oraz pan profesor, który towarzyszy mi w studiu, pan Mirosław Piotrowski. I zachęcam państwa również do tego, żebyście nas jako jedną z niezależnych telewizji w Polsce wspierali. Nie tylko słowem, ale również i to dużo mówić, finansowym czynem. Jak to zrobić? Macie państwo przedstawione na dole ekranu
Bardzo prosimy o wsparcie, które nam jest niezbędne do tego, żeby dalej funkcjonować i przedstawiać rzeczywistość w taki niezależny sposób, w jaki robimy to cały czas. Moim gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, któremu dziękuję za dzisiejsze komentarze, a państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za zaproszenie, a państwu za uwagę i cierpliwość. Dziękuję panie profesorze.